Słowo Boże z Objawienia. Wir lesen Gottes Wort aus Offenbarung. Z trzeciego rozdziału. Kapitel 3. Od wiersza 5. Ab Vers 5. Zwycięzca zostanie przeobleczony w szatę białe i nie wymarzę imienia jego z księgi żywota i wyznam imię jego przed moim ojcem i przed jego aniołami. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. A do anioła zboru Filadelfii napisz, to mówię święty, prawdziwy, ten, który ma klucz Dawida, ten, który otwiera, a nikt nie zamknie i ten, który zamyka, a nikt nie otworzy. Znam uczynki Twoje, oto sprawiłem, że przed Tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć, bo choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. Oto sprawię, że ci z synagogi szatana, którzy podają się za Żydów, a nimi nie są, lecz kłamią, oto sprawię, że będą musieli przyjść i pokłonić się Tobie do nóg i poznają, że ja Ciebie umiłowałem, ponieważ zachowałeś nakaz mój, by przy mnie wytrwać, przeto i ja zachowam Cię od godziny próby, jaka przyjdzie na cały świat, by doświadczyć mieszkańców ziemi. Przyjdę rychło, trzymaj co masz, aby nikt nie wziął korony Twojej. Zwycięzcę uczynię filarem w świątyni Boga mojego i już z niej nie wyjdzie i wypiszę na nim imię Boga mojego i nazwę miasta Boga mojego, Nowego Jeruzalem, które zstępuje z nieba od Boga mojego i moje nowe imię. A do anioła zboru w Laodycei napisz, to mówi ten, który jest Amen, świadek wierny i prawdziwy, początek stworzenia Bożego. Znam uczynki Twoje, żeś ani zimny, ani gorący. Obyś był zimny albo gorący, a także śletni, a nie gorący, ani zimny, wypluję Cię z ust moich. Ponieważ mówisz, bogaty jestem i wzbogaciłem się i niczego nie potrzebuję, a nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzarz i biedak, ślepy i goły. Radzę Ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Bądź tedy gorliwy i upamiętaj się. Oto stoję u drzwi i kołaczę. Jeśli ktoś usłyszy głos mój i otworzy drzwi, wstąpię do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną. Zwycięzcy pozwolę zasiąść ze mną na moim tronie, jak i ja zwyciężyłem i zasiadłem wraz z Ojcem moim na Jego tronie. Kto ma uszy, niechaj słucha, co Duch mówi do zborów. Wir haben uns ja wiederholt gesagt, dass wir beim Betrachten der Sendschreiben auch Anwendungen auf uns machen dürfen und sollen. Wielokrotnie żeśmy sobie już o tym przypominali, że rozważając te siedem listów do zborów, powinniśmy to zawarte prawdy zastosować do nas samych. Ich denke da an den Ruf zur Wachsamkeit zu Beginn von Vers 2 und in der zweiten Hälfte von Vers 3. Ja myślę teraz o tym wezwaniu do czujności, zapisane na początku drugiego wiersza i w trzecim wierszu, w połowie trzeciego wiersza. Wenn auch die Situation in Sardes nicht eins zu eins auf unsere heutige Zeit oder uns übertragen werden kann. Nawet jeżeli ta sytuacja w zborze w Sardes nie może być jeden do jednego w stosunku do nas przeniesiona. So ist Wachsamkeit doch jederzeit nötig. To jednak czujność jest rzeczą konieczną w każdym czasie. Hier auch im Hinblick auf das Kommen des Herrn. A to tutaj w tym miejscu dotyczy przyjścia Pana. Das hier allerdings geschildert wird im Sinne von Gericht. Co tutaj zostało też zobrazowane w postaci sądu. Wenn wir aber in Römer 13, Vers 11 lesen, jeżeli spojrzymy do listu do Rzymian,
13 rozdział, 11 wiersz. Nachdem es da heißt, seid niemand irgendetwas schuldig, als nur einander zu lieben. Gdzie tam czytamy następujące słowa? Vers 8 al... ist das wohl. Vers 8. Rzymian 13 rozdział wiersz 8. Nikomu nic winni nie bądźcie prócz miłości wzajemnej. Dann sagt der Schreiber in Vers 11. To następnie pisarz tego listu w wierszu 11 mówi: Und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir aus dem Schlaf aufwachen sollen. 11 wiersz, a to czyńcie, wiedząc, że już czas, że już nadeszła pora, abyście się ze snu obudzili. Denn jetzt ist unsere Errettung näher als damals, als wir gläubig wurden. Albowiem teraz bliższe jest nasze zbawienie, niż kiedy uwierzyliśmy. Die Tatsache des immer näheren Heranrückens des Zeitpunktes des Kommens des Herrn für uns. Ta rzeczywistość coraz bardziej zbliżającego się przyjścia naszego Pana, aby nas zabrał do siebie, sollte also dazu beitragen, powinna do tego nakłaniać nas, dass wir nicht mehr so schläfrig wie vielleicht bisher dahin leben. Abyśmy nie żyli już tak w tej senności, jak dotychczas to się działo, sondern aus dem Schlaf aufwachen. Ale powinniśmy się obudzić ze snu. An einer Stelle sehen wir sogar, dass Gläubige, die schlafen, sich nicht zu unterscheiden scheinen von den Toten. A na innym miejscu widzimy, że wierzący, którzy śpią, nie są odróżniani od tych, którzy są umarłymi. Das ist im Epheserbrief. O tym czytamy w liście do Efezjan. Kapitel 5. W 5 rozdziale. Vers 14. 14 wiersz. Vorher ermahnt der Schreiber die Empfänger dieses Briefes. Przed tym wierszem pisarz tego listu napomina odbiorców tego listu, nicht Gemeinschaft zu haben mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis, aby nie mieli nic do czynienia z bezowocnymi uczynkami ciemności, und weist dann darauf hin, dass das Licht alles offenbar macht, i on na to wskazuje, że światłość wszystko teraz objawi. Und dann schließt diese Ermahnung an in Vers 14, zweite Hälfte. A następnie on do tego dołącza te napomnienie z 14 wiersza, z drugiej połowy. Wache auf, der du schläfst. Obudź się, który śpisz. Und stehe auf aus den Toten. I powstań z martwych. Das Wort ist nicht an Tote, tot in Sünden gerichtet, sondern an Lebende, aber sie gebärden sich gleichsam wie Tote. Te słowo nie jest skierowane do umarłych w grzechu, ale do żyjących, którzy tak się zachowują, jak umarli. Und dann kommt die gesegnete Folge solchen Aufwachens. A następnie czytamy o tym wielce błogosławionym zdarzeniu, które następuje po takim przebudzeniu się. Und der Christus wird dir leuchten. A zajaśnieje ci Chrystus. Wenn wir dieses Licht dann haben, i gdy mamy taką światłość, dann braucht uns auch nicht bange zu sein, to wtedy nie musimy się obawiać, um den Zustand vor ihm. W jakim stanie będziemy przed nim? Ich denke auch an eine Begebenheit, die nicht unbedingt hier vergleichbar ist.
Ja myślę teraz o zdarzeniu, które tutaj jest porównywalne. Als der Herr Jesus mit seinen Jüngern zum Garten Gethsemane ging, gdy Pan Jezus szedł z swoimi uczniami do ogrodu Getsemane und drei seiner Jünger mit in den Garten nahm, i wziął trzech ze swoich uczniów do tego ogrodu und sie dann auch bat, wachen mit mir, i prosił ich, czuwajcie ze mną, und dass er dann nach diesem Gebet im ringenden Kampf die Erfahrung machen musste, a następnie będąc po tej modlitwie, która była dla niego jak wielki bój, dass sie dennoch eingeschlafen waren, musiał stwierdzić, że oni pomimo tego zasnęli, da wendet er sich an einen von ihnen und sagt, to wtedy on zwraca się do jednego z uczniów i mówi, also nicht eine Stunde vermochtet ihr mit mir zu wachen, ani jednej godziny nie byliście w stanie, żeby czuwać ze mną. Fällt es uns nicht vielleicht auch manchmal schwer, wenigstens eine Stunde mit ihm zu wachen? Czy i też nam często nie jest trudno chociaż jedną godzinę razem z Panem czuwać? Wenn wir mit ihm wachen, ale jeśli z nim czuwamy, dann ist er unser Licht, dann wird er uns leuchten. I wtedy On jest naszą światłością, która nam świeci.